Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już trzeci dzień naszego tygodnia z Ewangelią. Wczoraj rozważaliśmy obraz Jezusa budowniczego. I ten obraz, jak mi się wydaje, Jezusa budowniczego wymagałby od Ciebie takiego wewnętrznego zdecydowania, wewnętrznego wyboru, że chcę i pragnę, i taka jest moja wola, aby budować na Słowie Jezusa, na wypełnianiu tego Słowa. To trzeba poczuć, na tym trzeba się poćwiczyć, medytując, rozważając Słowo, bez wprawiania Go w życie, ten obraz o Jezusa się od nas odbije, przejdziemy obok. Więc to wymaga Twojego wewnętrznego, osobistego zaangażowania, Twojej decyzji, do czego także zachęcam. Dzisiaj mamy obraz Jezusa, nieco dziwny, obraz trenera, dodałbym obraz Jezusa mistrza. Nam bliższy będzie obraz trenera. I znowu zastanówmy się, kto to jest trener. Trener to ten, który trenuje, czyli proponuje adeptowi ćwiczenia. I poprzez te ćwiczenia sportowe, ćwiczenia umysłowe, ćwiczenia duchowe, osoba nabiera nowych sprawności. Ćwiczy się w swojej kruchości, ale przez tą kruchość nabiera tych nowych zdolności, sił, ćwiczy się w tym. Ale żeby trener mógł ćwiczyć osobę, ta osoba, która jest trenowana, wymaga się od niej wewnętrznego zaangażowania, zdyscyplinowania, ufności wobec trenera. To, co trener proponuje, jest dla mnie osobiście dobre. Da mi wzrost. Będzie pot, to będzie bolało, ale ten ból opłaca się, bo te ćwiczenia dadzą mi nowe sprawności, nowe zdolności. I teraz trener to jest także ta osoba, która wcześniej przeszła tą drogę ćwiczeń. Ufamy jej, bo ona nie tylko wie, ale ona także żyje tym, czego uczy, do czego nas wprowadza. Więc ta relacja uczeń-trener, uczeń-mistrz jest tutaj do poreflektowania, żeby się także nad nią zastanowić. Czyli skoro Jezus jest moim trenerem, to ja chcę przyjąć tą rolę ucznia. To Jezus mnie trenuje i to, co mi zaproponuje, On sam tą drogą przeszedł i teraz na bazie własnego doświadczenia może mnie wprowadzić w te sprawności i w te umiejętności, na których mi zależy. Chciałbym tutaj jeszcze wprowadzić pewne bardzo ważne rozróżnienie. To będzie rozróżnienie biblijne, ale ono nam pomoże, abyśmy rozróżnili, czy faktycznie Jezus jest moim trenerem, Jezus ćwiczy mnie, czy też tylko mi się wydaje. To rozróżnienie polega na takim stwierdzeniu biblistów. Pamiętajmy o tym, że jakby konkurentem do Boga, dla Boga żywego, Boga prawdziwego w Starym i Nowym Testamencie nie jest ateizm, jest bałwochwalstwo, jest świat bożków. Kim jest Bożek? Bożek jest tym, który nas ani nie wtajemniczy, ani nie pośle. Bożek nas przywiązuje. Bożek nas wewnętrznie będzie wyniszczał. On często będzie pod hasłem pewnego zmuszenia cię do czegoś, że coś musisz. Jest takiego wewnętrznego przywiązania. Nie ma wolności. Między trenerem a uczniem jest wolność, jest zaufanie. I to widać w relacji Jezusa do 12 i także do Ciebie. Jeżeli chcesz przyjąć tą tożsamość ucznia Jezusa, możesz także w tą relację między Jezusem a uczniami wejść. Zechciejmy wydobyć obraz Jezusa jako trenera z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 9, wersety od 1 do 6. A my mamy pierwsze rozesłanie 12. Wtedy zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże, uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić.
Jeśli by was gdzieś nie przyjęto, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Zechciejmy z tej krótkiej perykopy, jakże dynamicznej, wydobyć elementy Jezusa, obrazu Jezusa trenera. Z całej tej perykopy element takiego niejako pożegnania, wysłania, puszczenia apostołów na wolność. A więc zaufania apostołom. Zaufania im, apostołom, że będą rozsiewać nauczanie Jezusa, bo to nauczanie już rozpoznali. I teraz z jednej strony oni mają się w tym wyćwiczyć, ale z drugiej strony poreflektować, jak im poszło. To jest pierwsze rozesłanie, więc dopiero przeszli tą pierwszą fazę czynienia z nich uczniów. Jezus ich wytrenował, ale teraz mają przejść tą próbę samodzielnego działania. I teraz Jezus podaje im program i są wyposażeni, nie idą w ciemno, ale jest im podana strategia, otrzymali wiedzę, doświadczenie, przedstawiony jest im plan działania i teraz mają się wyćwiczyć, spróbować, poreflektować i na własnej skórze doświadczyć, jak im poszło. A mogło im pójść każdemu z tych uczniów w różny sposób. I później, kiedy przyjdą do Jezusa, będą opowiadać i podejmą refleksję, aby później stać się jeszcze lepszymi uczniami. A więc Jezus zwołuje 12. Działają we wspólnocie, działają w grupie. I teraz daje im, wyposaża ich, daje im tą moc. Ta moc jest mocą mistrza, jest mocą trenera, nie ucznia. On tą moc im daje, udziela. Posługując się tą mocą, czynią Jezusa widzialnym tam, gdzie Jezus ich pośle. Otrzymują moc i władzę. To jest władza Jezusowa. Teraz wysyła ich, aby mieli władzę nad złymi duchami oraz władzę leczenia chorób, czyli to, co Jezus wcześniej robił. Oni teraz Jezusa naśladują, czynią Go widzialnym i doświadczalnym tam, gdzie ich Jezus teraz pośle. I wysłał ich wolność między trenerem i uczniem. Wolność, nie przywiązanie, ale posłanie ich, aby uczyli się tej autonomii w relacji do swojego mistrza, do swojego trenera, ale mają działać w sposób wolny, w sposób autonomiczny. I teraz, aby głosili Królestwo Boże, które zostało zapoczątkowane wraz z przyjściem Jezusa. I teraz głoszą Królestwo Boże, czyli tą rzeczywistość, która jest rzeczywistością osoby Jezusa. Oni są tylko wkomponowani tymi narzędziami głoszenia Królestwa Bożego. Mówił do nich, teraz mówi do nich. To jest ta relacja słuchania. Tak jak wczoraj mówiliśmy, aby to nasze życie było zintegrowane, zbudowane na skalę, trzeba słuchać i wypełniać słowa Jezusowego. Tak i dziś Jezus jest tym trenerem, a zarazem budowniczym. To, co do nich mówi, oni mają to wypełniać. I to posłanie ich jest wyposażone w konkretne nauczanie, czyli w pewną postawę, bardzo konkretną. Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Chodzi o pewną dyspozycyjność, o wolność. Mają być w ruchu, bo jeżeli obrosną w te różne laski, w te różne przywiązania, mają iść, być dyspozycyjnymi, żeby byli ludźmi drogi. Jeżeli będą do tej torby symbolicznej wezmą więcej tych lasek, więcej tego chleba, coraz więcej tego będzie, więc się do tego przywiąże, ich podróż, ich działalność będzie coraz trudniejsza, będzie coraz cięższa. I ważny jest ten aspekt, do kogo są posłani. A więc są posłani i mają tak wyglądać, tak być wyposażeni, do osób, do których oni przyjdą, osoby mają czuć się z tymi osobami, których Jezus posyła, solidarni. Są na tym samym poziomie życia. Nie mogą być wyżej, bo nie mogą być bogatsi, bo już będzie zaburzona ta strategia posłania, którą proponuje im trener, mistrz. A więc oni mają być na tym samym stopniu, na tym samym poziomie życia do osób, których są posłani, a nawet nieco niższej. I później ten dynamizm.
pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Dziwne wyrażenie, ale wydaje się, że chodzi o to, że pierwsza jest misja, posłanie przez trenera. Czyli mają, w jakim domu będą, mają mówić to, do czego zostali posłani. Żeby nie było tego mówienia za dużo, żeby nie było tej symbolicznej kawki i ciasteczka i gadania o niczym. Pierwsza jest misja, którą otrzymali od trenera, a ta misja jest konkretna, dynamiczna. Wszystko, co ponad to, może zaburzyć tą misję. Więc oni, posłani, mają realizować Królestwo Boże, ale w tym rzeczowym działaniu, w tym dynamicznym, konkretnym, przedmiotowym działaniu, aby nie zaburzyć sobą, czymś innym mówieniem, inną działalnością tego, do czego Jezus ich posłał. I to jest to posłanie, do którego Jezus nas i także i Ciebie i mnie posyła, wyposażając nas, ufając mi i Tobie, dając wolność, ucząc autonomii, wcielając swoje wewnętrzne życie, więc relacje z Ojcem, abyś posyła nas, abyśmy w sposób twórczy, w sposób taki radosny świadczyli o Nim, o Jego miłości, o Jego Królestwie, o Jego Królestwie Bożym tutaj na ziemi. Zechciej poreflektować, pokołysać ten obraz Jezusa trenera. Jak On Ci gra w sercu? Czy zechcesz wybrać Jezusa jako Twojego mistrza i trenera, a zarazem siebie uznać jako ucznia pielgrzyma?